Ściany o wyższych wymogach izolacyjności akustycznej i ochrony przeciwpożarowej posiadają poszycie składające się z kilku płyt Fermacell. Na przykładzie niedokończonej ściany szkieletowej 1S31 chcemy pokazać konstrukcję wielowarstwowego poszycia. Zamocowano na styk pierwszą warstwę płyt Fermacell o grubości 12,5 mm. W odstępach maksimum 250 mm została ona przykręcona wkrętami samoglutującymi Fermacell. Pierwsza płyta jest mocowana wkrętami od otwartej strony po filu C. Klejenie i szpachlowanie spojń pionowych pierwszej warstwy nie jest konieczne. Druga warstwa płyt Fermacell o grubości 10 lub 12,5 mm nanoszona jest w ten sposób, że spoiny są przesunięte względem siebie o minimum 250 mm. Płyty drugiej warstwy są klejone na stykach klejem do spoin Fermacell i mocowane klamrami do pierwszej warstwy płyt, niezależnie od konstrukcji wsporczych. Odległość klamer wynosi w pionie 120 mm, a w poziomie 400 mm. Wkręty samogwintujące oraz klamry Fermacell mogą być stosowane na stabilnych płytach Fermacell w odległości do 1 cm od krawędzi bez obawy uszkodzenia płyty. Do przecinania wymiarowych kawałków płyt zalecamy stosowanie piły tarczowej o regulowanej liczbie obrotów i z urządzeniem do odsysania pyłu. Przy przecinaniu elementów w strefie drzwi krótka strona płyty Fermacell jest piłowana, długa natomiast zarysowana i łamana. Odpowiednie wycięcie płyty pozwala na uniknięcie krzyżowania się spoin w narożniku nad ościeżnicą. Wykonanie poziomej spoiny klejonej na wysokości ościeżnicy pozwala na uniknięcie pracochłonnego wycinania. Klej do spoin Fermacell umożliwia łatwe i bezpieczne wykonanie spoiny poprzecznej, pozostającej poza konstrukcją. Przy spoinach poprzecznych w obrębie ściany należy zachować przesunięcie płyt. Krzyżujące się spoiny są niedopuszczalne. Po stwardnieniu kleju do spoin Fermacell jego nadmiar zostaje usunięty przy pomocy szpachli. Spoiny i elementy mocujące zostają zaszpachlowane albo masą szpachlową Fermacell, która posiada konsystencję pasty, albo finalną masą szpachlową Fermacell. W ten sposób uzyskuje się powierzchnię gotową do malowania i tapetowania. Przy połączeniu ścian szkieletowych Fermacell z innymi elementami konstrukcyjnymi należy oddzielać od siebie różne materiały budowlane. Konieczną spoinę o szerokości co najmniej 5 mm można wypełnić masą szpachlową do spoin Fermacell. Funkcję rozdzielającą spełnia tutaj taśma papierowa przytwierdzona do elementu konstrukcyjnego. Inną możliwością jest wykonanie połączenia przy pomocy masy akrylowej. Szerokość spoiny musi również wynosić co najmniej 5 mm. Jeśli przewiduje się ugięcie stropów, to należy wykonać dylatacyjne połączenia ze stropem. Jeżeli obciążenia spowodowane przez parcie lub ssanie wiatru powodują ruchy elewacji zewnętrznej, to również połączenia z elewacją powinny być połączeniami dylatacyjnymi. Pod uwagę należy brać połączenia dylatacyjne z elewacją przy pomocy profilu C przy poszyciu jedno- i dwuwarstwowym oraz połączenia dylatacyjne z elewacją przy pomocy pasków z płyt Fermacell. Przy długości ściany Fermacell przekraczającej 8 metrów należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne. Ważne jest, aby podział nastąpił zarówno w obrębie konstrukcji, jak i w obrębie poszycia ściany. Połączenia narożne i połączenia w kształcie T dwóch ścian szkieletowych Fermacell wykonuje się bez dodatkowego usztywnienia profili. Znana spoina szpachlowana jest alternatywnym rozwiązaniem spoiny klejonej.
Przy mocowaniu płyt należy koniecznie zachować odległość wynoszącą 5 do 7 mm lub połowę grubości płyty. Powierzchnia ścian jest gotowa. Teraz ściany Fermacell można malować, tapetować lub pokrywać płytkami glazurowymi. Jeżeli są do spełnienia nadzwyczajnie wysokie wymogi co do jakości powierzchni ściany, np. dla bardzo cienkich warstw malarskich lub dla jedwabnych tapet, należy zastosować oryginalną finalną masę szpachlową Fermacell. Gotowa do użytku finalna masa szpachlowa Fermacell jest przeznaczona do końcowego szpachlowania powierzchni i dzięki niej możemy uzyskać doskonałą gładkość ścian. W pomieszczeniach wilgotnych, w których powierzchnia ścian narażona jest na bezpośredni kontakt z wodą, należy wykonać dodatkową izolację. Szczególną cechą ścian Fermacell jest wysoka stabilność i odporność na duże obciążenia. Elementy wyposażenia zawieszane na ścianach, np. szafki wiszące, regały, tablice i inne, mogą być montowane bezpośrednio na ścianie o poszyciu Fermacell przy pomocy prostych elementów mocujących, bez konieczności szukania dostępu do konstrukcji sporczej. Na ścianie wykonanej z płyt Fermacell grubości 12,5 mm można na wkręcie z kołkiem rozporowym zawiesić ciężar stały wynoszący 50 kg. W praktyce metalowy kołek rozporowy jest pewniejszy od kołka z tworzywa sztucznego. Wkręt o grubości 5 mm bez kołka utrzymuje ciężar nawet do 30 kg. Ściany szkieletowe Fermacell zapewniają niezwykle dużą wytrzymałość mechaniczną, dają gwarancję spełnienia wysokich wymogów pod względem ochrony przed hałasem i pożarem, są ekonomiczne w montażu i pociągają za sobą niewysokie koszty późniejszych renowacji czy też funkcjonalnych zmian pomieszczeń. Ściany szkieletowe Fermacell sprawdzają się w tysiącach obiektów. Wszechstronność programu ścian działowych Fermacell sprawia, iż znajdziecie Państwo właściwe rozwiązanie każdego problemu związanego z zabudową wnętrz. Ściany działowe Fermacell. Pierwsze miejsce za stabilność.